Odczuwasz ból albo dyskomfort w kolanie? Lecimy Ci z pomocą. Razem z Mateuszem Mierzejewskim, w zasadzie nie razem, tylko Mateusz Mierzejewski, bo on jest tutaj fizjoterapeutą, pokaże Ci bardzo fajne ćwiczenia na to, żeby wyeliminować ten ból, no i żebyś czuł się zdrowy i sprawny. Więc zostawiam Was w rękach Mateusza. Witam wszystkich, zapraszam na siłownię. Mam Ci dla Was trzy ćwiczenia, które poprawią funkcjonowanie Waszych kolan, troszkę zmniejszą dolegliwości bólowe. Staw kolanowy jest takim stawem, który jest wypadkową biodra i kostki i wszystkich innych całych ustawienia naszego ciała. Tak? Ćwiczenia te mogą wydawać się z pozoru nietypowe, jednak one wpływają na całe ustawienie całej kończyny, na funkcjonowanie całej kończyny. Tak? Czyli na stabilność, na poruszanie się, na wszystkie funkcje naszego ciała. Pierwsze ćwiczenie, zrobimy sobie leżąco. Mariusz, połóż proszę na podłodze. Popracujemy sobie nad integracją ruchu i aktywnością mięśni tułowia w pracy dla nogi. I teraz tak, układamy sobie dłonie otwartą dłoń do góry. Nogi Mariusz uniesione do góry. Obie. Palce do siebie. I teraz tak, dociskamy sobie potylicę, dolne żebra i kość krzyżową do podłogi. Aktywujemy mięśnie tułowia, tak żeby wyczuć delikatne napięcie w obrębie brzucha. I opuszczamy raz jedną nogę do ziemi. Powrótku. Ok. Wróć. Raz, drugą. Tutaj staracie się wydech powietrza zrobić w momencie opuszczenia nogi. Nabieramy powietrze mocno do brzucha przy powrocie. Celowym efektem jest to, aby odczuwać napięcie mięśni brzucha. Nie gdzieś w obrębie kręgosłupa czy nogi, ale stricte w mięśni brzucha, tak? Pomoże nam wzmocnić gorset mięśni brzucha podczas kiedy poruszamy nogą, tak? Jeżeli te ćwiczenie odwrócimy sobie do pionu, jest to dokładny schemat poruszania się do przodu, tak? Czyli poruszamy nogą, kształtujemy sobie mięśnie tułowia dla pracy nogi. Do drugiego ćwiczenia wykorzystamy sobie taśmę Mi Band. Mariusz, załóż proszę jedno nad kolana, ok? A drugą na kostki. Tą mocniejszą gumę, tą bardziej napiętą zakładamy sobie wyżej, tą lżejszą troszeczkę niżej, tak? Czyli na kostki. OK, ustaw się stopami równolegle do siebie, troszeczkę szerzej i schodzimy do pozycji przysiadu. Biodra w tył, tułów delikatnie skieruj do przodu, a kolana cofnij do tyłu. OK, jeszcze. Nie aż tak, po prostu tutaj. Ręce albo przed siebie, albo na biodrach i troszeczkę wyżej pośladki. OK, staram się pracować pośladkami. Wykonujemy ruch odwiedzenia kolana na zewnątrz, kończyny dolnej i wracamy, tak. Staramy się tutaj, aby większość napięcia poszła na pośladki, a nie na mięśnie uda, tak? OK, ustaw troszeczkę wężej nogi. Dobra, jeszcze raz mocno. Dobra, i tu jeszcze bardziej do przodu wysuń sobie. Tak, o właśnie. Aha. I tu wyprostuj. OK, i ręce przed sobą swobodnie. I jeszcze niżej wejść. Nisko schodzimy. OK, dobra, i w tej pozycji wykonujemy sobie odwodzenie kolan na zewnątrz. OK? Ręce na biodrach albo przed sobą. Ciężko. Trzeci element tego treningu będą wykroki do tyłu z odłożeniem kolana na macie. Tak? Mariusz, ustaw się przodem do okna, czyli tyłem do maty. OK. I teraz tak. Przekładamy sobie nogę za matę i klękamy na kolano. Tak? I schodzisz nisko. Dobra. I teraz tak. Staramy się wrócić za pomocą tej nogi tutaj. Tak? Czyli nie dźwigamy tylnią nogą, nie wybijamy się, ale dźwigamy cały ruch za pomocą dalnej nogi. OK, i wracamy. I drugą. Zejście. I zrób to znacznie swobodnie, dobra? Staraj się kierować ruch w obrębie biodra. Tak? Czyli nie schodź kolanem do przodu, ale biodrem w tył. Tak? Czyli ruch zaczynamy, kontroluje cały czas te biodro. OK? Przekładamy nogę i szukamy ruchu w biodrze w tył. OK? I teraz tym pośladkiem dźwigamy ruch do góry. OK. I wykonujemy na przemienie. Raz jedną stronę, raz drugą. Utrzymaj jeszcze tutaj głowę przed siebie, żeby nie garbić się. I wracamy. OK? OK. Więc to by było już wszystko, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Nagrywaliśmy w bardzo fajnej siłowni w Warszawie TI Fitness. To znowu ja. Widzę, że Mateusz pokazał Wam bardzo proste i skuteczne ćwiczenia. Jeżeli chcielibyście więcej takich ćwiczeń, więcej takich materiałów, dajcie mi znać w komentarzu.
I możecie sobie przejść na fanpage Mateusza i zobaczyć jeszcze więcej takiej wartościowej wiedzy. Trzymajcie się i na razie. Do zobaczenia, cześć.